lekcja pod tytułem Prędkość, ale tak naprawdę jest to druga lekcja serii poświęconej prędkości, drodze i czasowi. Mam nadzieję, że wysłuchałeś poprzedniej lekcji, koniecznie to zrób, bo tam tłumaczyłem najważniejsze rzeczy. Tam dowiedzieliśmy się, że obserwując ruch, na przykład bieg człowieka, jazdę samochodu i tak dalej, często zadajemy pytanie, jak szybko. I odpowiedzią na pytanie to jest podanie prędkości. Albo pytanie, jak daleko. I tutaj podajemy długość drogi. Albo pytanie, jak długo ta podróż trwa na przykład. I tutaj podajemy czas. Te trzy wielkości, prędkość, długość drogi i czas, wiąże taki jeden wzór, który poznaliśmy na poprzedniej lekcji. I dzięki temu, że wiemy, że ten wzór właśnie jest taki, jak widać, to znając dwie spośród tych wielkości, dowolne dwie, tą trzecią możemy obliczyć. Jak znamy długość drogi i czas, możemy policzyć prędkość. Jak prędkość i długość drogi, możemy policzyć czas. A na poprzedniej lekcji zdaliśmy prędkość i czas i mogliśmy liczyć długość drogi. Na tej lekcji, wykorzystując ten wzór, będziemy liczyli prędkość. W trzech takich typowych zadaniach. Oto pierwsze z nich. Auto przejechało 240 km w ciągu 4 godzin. Jaka jest średnia prędkość tego auta? Czyli z jaką średnią prędkością jechało? Pytają nas o średnią prędkość, czyli mówiąc krótko o prędkość. Musimy znać długość drogi i czas. Znamy. To jest długość drogi, a to jest czas. A więc jak podzielimy długość drogi, czyli 240 km, przez czas, czyli 4 godziny, obliczymy sobie prędkość. No to zróbmy to, proszę bardzo. Długość drogi 240 km dzielimy, czyli kreseczka ułamkowa, przez czas, czyli 4 godziny. Przypominam, że godziny oznaczamy literką H. Nie piszemy godz, tylko H. To jest takie oznaczenie międzynarodowe. No to dzielmy. Możemy tu skrócić 244. Tu jest jedna czwórka, a tu ich jest 60. Czyli mamy 60 pierwszych kilometrów, to się tak czyta, na godzinę. 60 pierwszych, czyli inaczej 60 kilometrów na godzinę. I to jest właśnie nasza prędkość, której szukaliśmy. Auto jechało ze średnią prędkością 60 km na godzinę. Super. Drugie zadanie. Ślimak w ciągu 4 minut. Aha, już mamy czas. 4 minuty. To jest czas. Pokonuje 64 cm. No to mamy i drogę. To jest nasza droga. Jaką prędkość ma ten ślimak? Czyli musimy policzyć prędkość ślimaka. Ale mamy i czas, i drogę. No to dzielimy. Droga przez czas, czyli 64 cm podzielić przez 4 minuty. Dzielmy. Znowu 64 na 4. Możemy ładnie podzielić, albo jak wolisz skrócić. 1 czwórka, 64 podzielić na 4 to jest 16. Czyli mamy 16 pierwszych centymetrów na minutę. Czyli inaczej po prostu 16 centymetrów na minutę. I to jest prędkość ślimaka. Całkiem nieźle. Jak na ślimaka oczywiście. No i teraz trzecie, typowe zadanie. Z Kutna do Gdańska jest 220 km. Aha, znamy drogę. Droga już jest nam znana. Pociąg wyruszył z Kutna o godzinie 8.00. Przyjechał do Gdańska o godzinie 10.30. Z jaką średnią prędkością jechał? Czyli znowu pytają nas o prędkość. No a co z czasem? Nie jest powiedziane dokładnie, ile jechał, że na przykład jechał 4 godziny, ale jest podana godzina wyjazdu i godzina przyjazdu. To można policzyć samemu, ile jechał. Wyjechał o 8.00 i dojechał o godzinie 10.30. To ile czasu jechał? Dwie pełne godziny i jeszcze pół godziny, bo 2 godziny i 30 minut. To możemy zapisać to w ten sposób. 2:05 godziny. A jak nie lubisz ułamków dziesiętnych, to możesz równie dobrze napisać 2:01 godziny. Proszę bardzo. Ja wolę
Ten zapis, on jest prostszy, przynajmniej dla mnie, i z niego będę korzystał. To jest nasz czas. To jest nasz czas. 2,5 godziny. No to liczymy prędkość w takim razie. Długość drogi, czyli 220 km, podzielić na 2,5 godziny. No, tu się tak ładnie szybko nie skróci, tu trzeba wykonać zwykłe dzielenie, czyli musimy wykonać dzielenie. 220 podzielić, no bo pamiętaj, kreska ułamkowa to jest nic innego jak dzielenie, na 2,5. Mamy dzielić przez liczbę z ułamkiem dziesiętnym. Musimy się tego pozbyć. Pamiętasz, to co zrobimy? Pomnożymy obie te liczby przez 10 i będziemy mieli 2200 podzielić na 25. I tu należałoby zwykłe dzielenie pod kreską wykonać. Ja już wykonałem i wiem, że to wychodzi dokładnie 88. Czyli jest to po prostu 88 km na godzinę. I to jest nasza średnia prędkość tego pociągu z Kutna do Gdańska. Na tym koniec tej lekcji. Oczywiście pamiętaj, że odległości i czasy w tym ostatnim zadaniu kompletnie zmyśliłem. Powodzenia!